Dobry wieczór w Radiu Wrocław. Paweł Tkaczyk. Marek Jankowski. Witamy w czwartkowy wieczór. Będziemy rozmawiać przez najbliższą godzinę o rzeczach związanych z gospodarką. Chociaż może najpierw o pogodzie porozmawiamy, co? Bardzo dobry pomysł. A nie słyszałeś prognozy po serwisie? No właśnie nie, bo zagadałem się z tobą. A powiedz mi, stałeś w korkach tutaj, jak jechałeś do radia? Teraz absolutnie nie. Czyli zima nie zaskoczyła drogowców? Może i zaskoczyła, ale no na tej trasie było wyjątkowo pusto i aż byłem zaskoczony, bo dzisiaj się troszkę poruszałem w ciągu dnia po mieście i było dużo gorzej, a teraz wieczorem już jakoś. Nie, ale nie zaskoczyło, bo słyszałem dzisiaj w radiu właśnie wypowiedź ludzi odpowiedzialnych za odśnieżanie. Powiedzieli, że wszystkie maszyny, które były wynajęte, zakontraktowane, to jeżdżą i odśnieżają. Także ludzie od odśnieżania powiedzieli, że zima ich nie zaskoczyła, no tak? Nie, no ale umówmy się, że w połowie grudnia jakby spodziewaliśmy się, że ta zima się kiedyś zakradnie do nas. No i przyszła, podła. No, ale jakby niezadowoleni mogą być kierowcy, chociaż może nawet nie tylko z tego. Kierowcy, nie wiem czy wiesz, to jest branża, która na kryzysie straciła najwięcej. Przez to, że... Aha, na kryzysie, bo myślałem, że na zimie, kiedy jest zimno, odśnieża się samochód, grzeje się, paliwo się spala, więc kierowcy cierpią. Nie, ale jakby w skali roku też stracili najwięcej. Money.pl zrobiło taki raport, porównało pensje właśnie w różnych grupach zawodowych, rok do roku i tak dalej, i tak dalej. No i kierowcy i szoferowie, tak to się mówi? Szoferzy. Prezesa samochód prowadzą. Oni stracili najwięcej. Stracili gdzieś w okolicach 30% pensji, porównując to rok do roku. Mnie to wcale nie dziwi, bo paliwo podrożało, a wiadomo, że firmy transportowe też szukają klientów i nie mogą tych cen swoich no tak bezboleśnie dopasowywać do zmian cen paliwa. Skoro musieli zapłacić więcej za paliwo, no to gdzieś musieli przyciąć i przycięli na tych biednych kierowcach. Biednym szoferze, tak? Ja współczuję osobiście kierowcom, bo to no, oni nie mają żadnego wpływu na ceny paliwa, a rzeczywiście firmy mogą tutaj ich pensjami troszkę manewrować. Zawsze mogą iść na wcześniejszą emeryturę. No, nie wiem. Chociaż akurat w zawodzie kierowcy myślę, że człowiek się spala dość szybko. No tak, i rozmawialiśmy, bo rząd teraz ma ten pomysł, tak, żeby można sobie było iść na emeryturę, kiedy się chce. No to genialny pomysł. W zasadzie teraz no, teoretycznie też można, no bo nie ma przymusu pracy, prawda? No nie, ale to nie jest tak do końca, że kiedy się chce, no bo to... ZUS ci nie wypłaci. ZUS ci nie, bo rząd cię nie puści na emeryturę, jeśli nie zarobisz tyle, żeby mieć godną emeryturę, tak? Więc możesz pracować, ale no możesz odejść na emeryturę, jeśli dorobisz się wystarczająco. Ale to jest logiczne. No można pracować krócej i mieć mniejszą emeryturę, dłużej i większą. Można też pracować krótko, ale bardzo dużo zarabiać i odłożyć na tę emeryturę. Czyli wolna szybciej. Amerykanka. Ale teraz jak jest ta dyskusja o emeryturach, to każdy jakby ma swój pomysł, bo OPZZ chyba dzisiaj albo wczoraj zgłosił swój własny pomysł, żeby nie było jednego wieku emerytalnego, tylko właśnie, żeby ludzie odchodzili na emeryturę po przepracowaniu określonej ilości lat. Czyli jak pójdziesz do pracy w wieku 30 lat, to pracujesz do 90. No genialny pomysł. Ja myślę, że 90-letni pracownik to jest oczko w głowie każdego pracodawcy i takich ludzi z doświadczeniem nam potrzeba. A ZUS będzie przeszczęśliwy, bo on pójdzie na emeryturę i... Dla ZUS-u jest najlepszy taki klient, który dzień przed emeryturą postanowi pożegnać się z tym światem, no bo świadczenia pozostaną, że tak powiem, w kasie ZUS-u. No ale wiesz, to jakby rodzić też problemy, o których w tym systemie nie słyszeliśmy, bo jeśli ktoś będzie miał 90 lat i będzie musiał pracować, to są jakieś ograniczenia zawodowe. Ja bym nie chciał na przykład, że 90-latek był saperem. Ale to będzie... Niezależnie od całego doświadczenia życiowego, jakie ma. Ale to będzie właśnie taki no paradoks, że z jednej strony każą ci pracować, bo nie odłożysz jeszcze na godziwą emeryturę. Z drugiej strony nie będziesz mógł pracować, bo żaden lekarz ci na to nie zezwoli i zostaniesz rencistą. A to też jest jakby rewelacyjna sprawa, nie? Tak, i będziesz musiał się co roku meldować u lekarza i będą ci przedłużać. No tak, rencista sobie siedzi i tylko w internecie grzebie. I... Masz naprawdę bardzo, wydaje mi się, małe pojęcie o rencistach. Nie, mówię o takich fałszywych rencistach, takich co wyłudzają i tak dalej, nie? No tak, natomiast... tak, może o rentierach bardziej. No też można, chociaż może się okazać, że nie będą mieli gdzie grzebać. Może on jakby równolegle do reformy... Zamykają internet? Tak, chcę zamknąć internet. A, no nareszcie. Nie, bo to jest skandal, powiem ci. Nie, co, ten cały internet? Tak, nie, to jest po prostu jakiś jeden wielki, nie chcę powiedzieć kanał, bo to jest słowo, które się nie najlepiej kojarzy. Szwindel. Ale w tym internecie pornografia, rozumiesz? No. Jakieś tam brzydkie rzeczy, przepisy, jak bombę skonstruować podobno. Ja nie trafiłem nigdy, ale podobno są. Mówisz głosem po prostu rzecznika rządu, czy też jakby mówisz głosem Donalda Tuska? Zakazać internetu. Wejdźcie szybko, póki jeszcze, szanowni państwo, możecie na www.prw.pl. Póki jeszcze tam radio nadaje i można nas tam słuchać, widzieć podobno też, tam jest kamera, więc no,
może nas ktoś widzi. Natomiast no, może się okazać, że już wkrótce nie będzie takiej możliwości. Ale niepoważnie chcą zamknąć ale to internet? Może nie tak całkiem cały ten internet, tylko te nieprawomyślne strony. Rząd chce opracować taką czarną listę. A kto będzie decydował? Bo ja bym chciał być w takiej komisji. To jest najfajniejsze, że będzie taki urzędnik, który będzie mówił, twoja strona jest nieprawomyślna, tak, a twoja strona jest prawomyślna. Ja mam wrażenie, że już kiedyś coś takiego było, chyba przy ulicy Mysiej w Warszawie. Na Białorusi też mają takie urzędy, co tak? Mówią, nieprawomyślne, prawomyślne, także... Nie, ale no, rząd to chce jakby przeforsować przy okazji ustawy antyhazardowej, tak, bo tam będzie, że wszystkie informacje dotyczące zarabiania nielegalnego w sieci, tak, ale też, co ciekawe, wszystkie informacje, które umożliwią okradanie ludzi przez internet. Będą zakazane. Będą zakazane. Powiedz mi, czy znasz informacje, które nie można wykorzystać, żeby kogoś okraść? No nie, nawet w sklepie internetowym, jak ktoś poda numer konta, tak, na stronie, gdzie masz wpłacać pieniądze, to nieprawomyślny obywatel może wykorzystać te informacje, żeby z tego konta zabrać pieniądze. Może. Więc sklepy internetowe będą cenzurowane. Ze sklepami. Precz z e-handlem w ogóle. Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że pomysły są naprawdę troszkę takie delikatnie zalatujące Białorusią. No ale widzisz, no trzeba dać ludowi igrzyska. No, igrzyska właśnie zabrano. Ustawa antyhazardowa, koniec igrzysk. Ale będzie euro. W Polsce euro, ale w sensie waluta czy mistrzostwa? No waluta i mistrzostwa. A waluta kiedy? Masz jakieś newsy? Coś ten? Dzwonił do ciebie minister Rostowski? Dzwonił minister Rostowski, mówił, że chce zapisać, żeby euro było w konstytucji, ale istnieją jakby siły na tej ziemi, które się sprzeciwiają. Powiem ci, z zapisywaniem w konstytucji to ja mam poważne wątpliwości, dlatego że... Ja kiedy mogę coś zapisać w konstytucji. Właśnie, no, kiedy ustalano konstytucję, tę, która teraz obowiązuje, ja byłem gorącym zwolennikiem tego, żeby zapisać tam absolutny zakaz zimy w miastach. Zima powinna być w rezerwatach dla narciarzy i tam powinni ludzie sobie wyjeżdżać, odpoczywać, bawić się, korzystać z tego śniegu, ale w mieście zima to jest jakiś absurd. No i ja też się zgadzam. Uważam, że pomysł miałby straszne wzięcie społeczne. Gdyby ogłosić referendum, to... Kto jest za zniesieniem zimy w miastach? Przeszłoby. By przeszłoby, no ale wnioski z tego są takie, że można sobie zapisać w konstytucji cokolwiek, ale skutki będą no niekoniecznie takie, jakbyśmy chcieli, albo jak zapiszemy, bo o ile wiem, to nie tylko od nas zależy, czy to euro będzie, czy nie. No ale wracając do tego euro, no to waluta będzie, tak, i mistrzostwa też będą. Aha, no to bardzo się cieszę, miejmy nadzieję, że będzie przyjemnie, wesoło, jest nowe logo tych mistrzostw euro i tam pewnie tak. Miałbyś coś do powiedzenia w tej sprawie, jako specjalista. Tak, właśnie powiedziałem, że Polska jest krajem, w którym stadiony rosną na drzewach, nie wiem, czy widziałeś ten filmik taki wprowadzający, jak oni, tam jest taka roślinka rośnie i te stadiony tak wyrastają, pączkują, po prostu jest super sprawa. Natomiast na to euro, to ja bym chciał w komfortowych warunkach, gdybym był no, odwiedzający, chciałbym w komfortowych warunkach na to euro przylecieć. No i jest szansa, bo podobno lot zamówił najnowsze Boeingi, tak zwane Dreamlinery. No i pomijając wszystkie te opóźnienia i tak dalej, no to jest szansa, że na euro będą zamówione i będziemy funkelnówkami dopiero co pomalowanymi latać na euro. Do nas będą latać. Do nas będą latać ci na euro tymi Dreamlinerami. No to świetnie. Czy to się uda? Czy to ma szansę powodzenia? Czy będą mieli gdzie wylądować, kiedy już wsiądą do tego Dreamlinera? O tym powiemy po piosence. Radio Wrocław, witamy po przerwie. Bardzo nam miło, że są Państwo z nami. Jest z nami także nasz dzisiejszy gość, pan Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A. Dobry wieczór. Ja serdecznie witam wszystkich słuchaczy. No a więc jak Dreamlinerem? No właśnie, wyląduje Dreamliner u nas, czy nie wyląduje? Tak, tak. Mam nadzieję, że jest to i Dream, i Liner i wyląduje we Wrocławiu, jak przyjdzie, nie, przyjdzie czas. Na pewno z lotniskiem na taki przylot Dreamlinera będziemy przygotowani. A czy są jakieś takie techniczne wymogi, które lotnisko musi spełniać, żeby taki samolot przyjąć? No oczywiście, jeśli rejsy takim samolotem miałyby mieć charakter regularny, to oczywiście tak zwana infrastruktura lotniska powinna być do tego dobrze przygotowana. Natomiast oceniam, że we Wrocławiu mogą się zdarzyć incydentalne przyloty takiego no, egzotycznego jeszcze dzisiaj samolotu. I jakby z całą pewnością będziemy w stanie przyjąć, rozładować, załadować. Coraz więcej przylotów mniej lub bardziej egzotycznych nam się we Wrocławiu przydarza, dlatego że od dziś linie Wizz Air uruchomiły połączenia do Oslo i Dortmundu. Tak, zgadza się na razie, bo tu jest bardzo dużo tych informacji, więc proszę prostować, gdybym się rozjechał z rzeczywistością. To potwierdzam. Jutro ruszy lotnicze połączenie z Paryżem. Wreszcie. I to również Wizz Air. No i szykują nam się jeszcze inne ciekawe kierunki, na przykład Bolonia, na przykład, co tam jeszcze jest od marca, Londyn będzie dużo częściej niż do tej pory.
Nie mam takiego miasta jak Londyn. Lądek. A od czerwca, proszę Państwa, Ryanair ma uruchomić loty do Malagi. Tak, zastanawiamy się, czy już powinniśmy rozdawać czekoladki Malaga na lotnisku, żeby promować to połączenie. Znakomite otwarcie sezonu letniego, południe Hiszpanii. Costa del Sol. Costa del Sol, słoneczna. A z którego z tych połączeń pan się najbardziej cieszy? Myślę, że z każdego z tych połączeń, które otwierają nam kierunek do jakiegoś nowego kraju, tak? Jeszcze 2 lata temu samoloty z Wrocławia latały oczywiście do Warszawy, latały do Niemiec i latały do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzisiaj praktycznie w naszym zasięgu są wszystkie kraje europejskie. Latamy do Paryża, jest Francja. Mhm. Zaczęliśmy w ubiegłym roku latać do Hiszpanii, jest Barcelona, jest Alicante. Od czerwca dołączy południe Hiszpanii, czyli Malaga. Mamy 4 połączenia do Włoch. Rzym, Mediolan. Uruchamiane jest w marcu połączenie do Bolonii i do Bolonii Forli. Także będą 4 kierunki włoskie. Mamy nowe połączenie do Holandii. Również w marcu Wizz Air otworzy loty do Eindhoven. Skandynawia, no w zasadzie jest z czym wybierać. Trudno wskazać to jedno. Myślę, że jednak Paryż, bo o niego chyba najbardziej zabiegaliśmy i wreszcie się udało. Akurat przed świętami można się wybrać jeszcze na ostatnie szybkie zakupy. Tak. Szybkie zakupy. Fajny Sylwester, spójrzmy na to, pewno, tak? Do Paryża, znakomite weekendy. Do Paryża samoloty będą latały w piątki około południa, jeśli dobrze pamiętam, i wracały w poniedziałek o 10-11 rano. Można naprawdę fantastyczny, przedłużony weekend, taki city break zrobić sobie w Paryżu. Poza sezonem łatwiej się dostać do fajnych miejsc, do fajnych zabytków. Można polecieć na Sylwestra, no milion zastosowań. No, przy naszym polskim zamiłowaniu do długich weekendów z pewnością te połączenia będą się cieszyły sporym zainteresowaniem. A jeżeli chodzi o rodzaj tych połączeń, czy one raczej z pana wyczucia i wiedzy, czy to raczej będą połączenia wykorzystywane turystycznie, czy raczej biznesowo? No, cieszyłbym się bardzo, gdyby były wykorzystywane i turystycznie, i biznesowo, i co więcej, żeby były wykorzystywane w taki właśnie sposób, zarówno przez wrocławian, dolnoślązaków, mieszkańców Opolszczyzny, może Leszna, może paru Niemców z okolic nadgranicznych skusi się na tak atrakcyjne połączenia. I w drugą stronę, żeby z tych połączeń korzystali również mieszkańcy miast, do których latamy, żeby przybywali do Wrocławia coraz częściej Francuzi, żeby było więcej Holendrów, żeby Skandynawowie, którzy uwielbiają latać, mają najwyższe wskaźniki wykorzystywania podróży lotniczych w roku. Norwegowie latają przeciętnie 9 razy w ciągu roku, żeby przybywali do Wrocławia. To są ludzie, którzy już widzieli wiele miast, wiele atrakcji turystycznych. Dla nich Wrocław, Dolny Śląsk, to jest bardzo atrakcyjne miejsce. I liczymy na to, że dzięki tym połączeniom, dzięki temu, że w 2 godziny można się z Europy dostać bezpośrednio do Wrocławia, tych turystów będzie nam przybywało, będą zostawiali pieniądze w hotelach, w restauracjach i tak dalej. Norwegowie rozumiem, latają, bo u nich ciemno i zimno, więc muszą zobaczyć jakieś inne kraje. Natomiast bardzo mnie pan zainteresował tym właśnie wskaźnikiem lotów. Jak to dla Polski wygląda? No nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Znaczy Norwegowie latają 9 lotów rocznie na głowę przypada, tak on powiedział, tak? Na głowę statystycznego obywatela. U nas ten wskaźnik, znam go dokładnie, za zeszły rok wynosi, uwaga, 0,52, czyli raz na 2 lata statystyczny Polak. Raz na 2 lata Polak wsiada do samolotu. Jest gorsza informacja. Jesteśmy na 6. od końca miejscu w Europie, jeśli chodzi właśnie o ten wskaźnik. Gorzej jest chyba tylko w Rumunii, Azerbejdżanie, tam Albanii. No, generalnie jest słabo. Ojej, a czy to, że te połączenia uruchamiają głównie ci niskokosztowi przewoźnicy, to jest dobre czy nie? Bo z tymi low costami jest tak, że co jakiś czas się mówi, że one za chwilę padną, te linie, że tutaj nie jest to takie stabilne jak w przypadku tych doświadczonych przewoźników. To oczywiście bzdury. Im cięższe czasy, tym właśnie przewoźnicy low costowi, można powiedzieć, mają lepiej, bo oferują produkt, na którego cały czas stać
dość spore grono potencjalnych podróżnych. Wracając jeszcze do przewoźników low-costowych, dzięki nim mamy rewolucję od kilku lat na polskim niebie, tak? Jak ja dzisiaj mówię o wskaźniku 0,52, jeszcze raz to dokładnie i tak powiem, w porównaniu z to 5 lat temu było pewnie 0,11 albo może 0,013. Przeciętny Polak widział samolot pierwszy raz w wieku 7 lat. I już do niektórych statystyk pewnie był liczony dzięki temu. W przypadku wrocławskiego lotniska rzeczywiście jest tak, że w ciągu 5 lat pięciokrotnie zwiększyliśmy ruch pasażerski. 300 tysięcy w roku 2003, 1,5 miliona w roku 2008. To na naszych oczach dokonała się rewolucja i my, otwierając nowe połączenia, mamy nadzieję na ciąg dalszy, tak? Że to ta rewolucja będzie rewolucją niekończącą się. No właśnie, zakładamy, że będzie wzrost, a o samym lotnisku porozmawiamy sobie po przerwie. Radio Wrocław, o, jeszcze śpiewa Dajdo. Truly Mine, pięknie śpiewa. Dziękujemy Ci, Dajdo, że byłaś dzisiaj wieczorem z nami. Z nami dzisiaj wieczorem jest też człowiek, który śmiało może o sobie mówić. Zalatany jestem. Prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A., pan Dariusz Kuś. Rozmawiamy o nowych połączeniach, które wrocławskie lotnisko będzie mieć albo już ma, jak w przypadku tych dzisiejszych połączeń. Ciągle mi się myli, bo mnóstwo jest tych różnych kierunków, ale jutro startuje połączenie z Paryżem, a dzisiaj ruszyło Oslo i ruszył Dortmund. Jak to nasze lotnisko to wytrzyma wszystko? No właśnie, bo pan powiedział w pewnym momencie, że 1,5 miliona ludzi w zeszłym roku się przewinęło przez ten port lotniczy. Teoretycznie wiemy, że są takie wskaźniki, że 1,2 miliona jest ono w stanie obsłużyć, więc jak to zrobiliście? Jakiś taki mały kiosk obok, który tam rozdawał bilety? Jak to wyglądało? Tak, fantastyczni pracownicy, doskonała organizacja pracy. Trochę żartuję, ale oczywiście musieliśmy zastosować pewne techniki dobrego zarządzania ruchem pasażerskim. Musieliśmy zastosować techniki uzgadniania tak zwanych slotów, czyli godzin, w jakich przewoźnicy operują na lotnisku, po to, żeby wykorzystać naturalne przerwy w operacjach, tam umieścić niektóre loty, po to, żeby maksymalnie wykorzystać czas, wykorzystać powierzchnię terminala. Ale już wkrótce nie będzie to taki problem, bo powstaje nowy terminal, prawda? Właśnie. Ten nowy terminal jest przedmiotem naszej dumy już od pewnego czasu. Dumy związanej z tym, że mamy piękny projekt, terminal, który jest bardzo ładnie zaprojektowany, bardzo przestronny, bardzo, powiedziałbym, przestrzenny. Czytałem, że to jedno z najnowocześniejszych lotnisk w Europie będzie w tej chwili, kiedy się w środkowej i wschodniej Europie będzie to jedno z, na pewno najpiękniejsze, jedno z najnowocześniejszych lotnisk, najlepiej zaprojektowanych, najlepiej przystosowanych właśnie do operowania w regionalnym porcie lotniczym. Zostało zaprojektowane przez polskich architektów z polsko-niemieckiej firmy JSK Architekci, więc projekt jest przedmiotem naszej dumy już od pewnego czasu. Drugim powodem naszej dumy jest fakt, że budowa została odpalona, mówiąc kolokwialnie, od września polsko-niemieckie konsorcjum firm Hochtief buduje ten terminal i zakontraktowaliśmy, że zostanie zbudowany do lata roku 2011. Czyli sakramentalne na euro zdążymy, tak? Z dużym zapasem. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o taki ranking polskich lotnisk, to po wybudowaniu tego terminalu, no, domyślam się, że Warszawa będzie na pierwszym miejscu cały czas. Natomiast to będzie drugi, trzeci i tak dalej, gdzie Wrocław będzie w porównaniu z Krakowem czy Poznaniem na przykład? Tu niestety te statystyki nie podążają za tym, czy budynek terminala jest piękniejszy, czy brzydszy. To jest bardzo mocno związane z tym, ile osób zamieszkuje na terenie obsługiwanym przez dany port lotniczy. Oczywiście Warszawa jako stolica jest poza konkurencją. Na kolejnych pozycjach są Kraków, Katowice, jako że obsługują potężną aglomerację. W obszarze oddziaływania tych dwóch portów oblicza się, że mieszka około 10 milionów ludzi, którzy
mogą korzystać z obu tych portów wymiennie. Jeśli chodzi o obszar oddziaływania lotniska wrocławskiego, to jest to około 3 milionów potencjalnych pasażerów, ale to jest dobra informacja. Ten obszar będzie się poszerzał dlatego, że jest budowany znakomity dojazd do lotniska. Tak? Jest budowana, kończona właściwie już obwodnica autostradowa Wrocławia, która będzie miała swój węzeł na ulicy Granicznej, którą dojedziemy do budynków terminali. Ulica Graniczna jest też poszerzana i rozbudowywana. Oceniamy, że dojazd do lotniska z rogatek miasta skróci się o 30-40 minut, a to oznacza, że mieszkańcy Opolszczyzny, mieszkańcy dalszych obszarów Dolnego Śląska czy Południowej Wielkopolski być może łatwiej i szybciej dojadą do lotniska wrocławskiego niż do innych lotnisk, które dzisiaj są w tej mierze naszymi konkurentami. Także tu liczymy na tych nowych pasażerów. Biorąc pod uwagę siatkę połączeń, myślę, że możemy też liczyć na pasażerów, co tu dużo mówić, z Niemiec. Bo w tej chwili, od kiedy jest autostrada ze Zgorzelca, to już nie ma problemu z dojazdem stamtąd. To w zależności od tego, jak to szybko jeździ, rzeczywiście to jest czas dojazdu poniżej 2 godzin. A to oznacza, że pewne tereny po niemieckiej stronie granicy mogą przypadać na nasze tak zwane catchment area. A słyszałem też, że będzie stacja kolejowa przy lotnisku, jakimś tam tunelem połączona. Czy to jest prawda? Tak, bardzo byśmy chcieli. Projekt terminala jest przygotowany na to, aby podziemnym tunelem pasażerowie, którzy przyjadą w przyszłości pociągiem, mogli przejść na teren terminala tak zwaną suchą stopą. Aha. To jest znakomita informacja dla wszystkich tych pasażerów, którzy podróżują. Latają do Niemiec i zastanawiają się, kiedy u nas tak będzie. Trochę tak, ale to czyni nową jakość, rzeczywiście. A kolej wie, że wy ten tunel kopiecie tam do stacji, czy... No, ostatnio mówili, że wiedzą. Natomiast oczywiście rzecz jest w pieniądzach. PKP szuka finansowania na dopnięcie projektu budowy połączenia budynku terminala z Żernikami, gdzie przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa. Ja wierzę w to, że ten projekt uda się zrobić, a mam wielką nadzieję, że stanie się to przed euro. No to myślę, by było rewelacyjne rzeczywiście. Że tu rzeczywiście komfort, wygoda korzystania z terminala znowu przysporzy nam nowych pasażerów, nowych klientów. A czy będą w tym nowym terminalu jakieś takie udogodnienia, których nie znamy dotychczas z polskich portów lotniczych? Bo ja sobie przypominam, bodajże w Monachium jak byłem, to tam na przykład taka rzecz mnie urzekła, że za linią odpraw była kawa, herbata, można się było tym często. To nie było sprzedawane jak u nas. A na Okęciu za linią odpraw za butelkę wody trzeba zapłacić 12 zł. Czy będą jakieś takie udogodnienia, których właśnie pasażerowie, z których będą mogli skorzystać i za które na pewno będą Państwu dozgonnie wdzięczni? Ja już powiedziałem, że będziemy rozdawali cukierki Malaga, jako że będziemy latali w tym kierunku, ale oczywiście serwis, jaki będziemy oferowali, będzie w tym nowym budynku terminala taki jak europejski. Jak na poziomie europejskim, oczywiście nie ma co o tym dyskutować. Oczywiście będzie jakiś zakres tych usług, które będziemy świadczyli, można powiedzieć, w cenie czy też za darmo, ale też należy pamiętać, że my budując ten terminal zaciągnęliśmy olbrzymie zobowiązanie i pewnym takim, bym powiedział, elementem patriotycznym byłoby dla każdego pasażera coś jednak kupić na tym lotnisku, sprowokować powstanie po naszej stronie jakichś dochodów, za pomocą których te odseteczki będziemy mogli spłacać. To jest, ja żartobliwie o tym mówię, ale oczywiście to jest dla takiego lotniska o takiej skali działania bardzo ważne, aby mieć takie przychody, które rzeczywiście pozwolą te olbrzymie plany inwestycyjne zrealizować. Czyli na trasie do Malagi, Malaga i czekoladki będą za darmo, a na trasie do Hamburga, za hamburgera trzeba będzie zapłacić. Okej, za co jeszcze trzeba będzie zapłacić? Być może na to pytanie odpowiemy po piosence, a być może padnie jeszcze zupełnie inne pytanie, którego nikt na razie się nie spodziewa. Radio Wrocław, witamy po przerwie.
Witamy, a gościem naszym i gościem Radia Wrocław jest dzisiaj wieczorem pan prezes Dariusz Kuś, prezes portu lotniczego Wrocław S.A. Rozmawiamy na temat nowych połączeń, które wrocławskie lotnisko obsługuje i zacznie obsługiwać i dzisiaj, i jutro, i w marcu, i w czerwcu. W czerwcu będzie to m.in. Malaga. Rozmawiamy również o nowym terminalu, który powstaje. Ten terminal będzie miał ponad 3 miliony tej przepustowości takiej teoretycznej. Jak pan mówił, 3 miliony osób mieszka, można powiedzieć, w zasięgu wrocławskiego lotniska, no ale skoro ten przelicznik wynosi 0,53, jeżeli chodzi o teraz poruszanie się po niebie, matematyka. To krótko mówiąc, szanowni państwo, musimy się troszkę zmobilizować, bo ten nowy terminal będzie w połowie sam się nie bezużyteczny. Dokładnie, to jest patriotyczny obowiązek nas wszystkich, żeby zatem taki Norwek, latać. Który lata 9 razy w roku, no to nie będzie nam podskakiwał. Nie będzie, Norwek pluł nam twarz. Tak jest. Zdecydowanie. Ale porozmawiajmy o zakupach, tak? Bo ja do lądka na zakupy, jakbym chciał lecieć. No właśnie, lądek będzie teraz, czyli lądek będzie teraz zdecydowanie bardziej atrakcyjną lokalizacją, bo te połączenia, z tego co wiem, są bardzo częste do Londynu. Chyba częściej niż do Warszawy już teraz, tak? No ciepło. Zrobiło się bardzo blisko do Warszawy. Latamy 8 razy dziennie. Może uda się wrócić do 10 połączeń niedziennie, ale Londyn goni Warszawę w błyskawicznym tempie. Dobre wieści są takie, że od marca będziemy mieli 19 połączeń w tygodniu, co oznacza, że przez 3 dni od poniedziałku do czwartku będą to 3 połączenia dziennie. I to należy przyznać fantastycznie rozłożone, to znaczy będą połączenia i bardzo poranne, i późno wieczorne. Czyli będę mógł sobie zatrudnić się w Londynie, mieszkać we Wrocławiu i tylko sobie latać. Dolatywać. Jakoś będzie lecieć, tak. Ale z drugiej strony może być też tak, że ci paskudni Londyńczycy, których nie lubią na przykład w Krakowie, będą do nas przylatywać w piątek wieczorem, odwiedzać nasze puby, wyrywać nasze piękne wrocławianki i później nietrzeźwi w poniedziałek wracać i robić burdy w samolocie. Nie obawiają się państwo tego przypadkiem? Nie, Wrocław to miasto, to kraina łagodności. Ja myślę, że klimat Wrocławia działa na wszystkich tak, że tych burt nie będzie. Ale to słyszałem, że samolot od poniedziałku do czwartku i w piątek się Londyńczyków odcina i do widzenia. To jest fantastycznie zaplanowane, to prawda, tak. Tak, a od poniedziałku do czwartku są jeszcze częściej, a oczywiście w piątki to nie jest tak, że nie można lecieć, bo 7 dni w tygodniu można lecieć. Dwa razy dziennie, niestety. No, nawet tylko. Dwa razy dziennie. Nie jest źle, województwo londyńskie mamy obsłużone. Ale czy rzeczywiście pan odbiera takie sygnały, że na przykład firmy polskie dzięki temu, że są takie połączenia gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zaczynają być mocniej obecne, i w drugą stronę, że Brytyjczycy u nas chętniej inwestują, bo po prostu jest jak się dostać. Rzeczywiście odbieram takie sygnały i to naprawdę z wielu miejsc, z wielu źródeł. Z całą pewnością te inwestycje, jakie się dzieją we Wrocławiu, dzieją się na Dolnym Śląsku, nie są bez związku z połączeniami, które oferujemy z naszymi lotniska. Wiadomo, że Londyn jest cały czas finansową stolicą świata. Te kontakty akurat z tym miastem biznesowe, finansowe są olbrzymie. I przyznam, że my robimy pewne statystyki wykorzystania właśnie miejsc, nawet w samolotach low-costowych latających na tych biznesowych również kierunkach, czyli do Londynu. I rzeczywiście, no powiem bardzo kolokwialnie, tak, tych krawaciarzy widuje się całkiem sporo. I sądzimy, że godziny połączeń, kiedy można dzisiaj od marca o 6.30 wylecieć, o 7.30 wylądować w Londynie, o 8.30 być pewnie w centrum Londynu, I wracać o godzinie 17, 18, 19. To jest fantastyczna oferta dla biznesmenów wrocławskich po wyjazdu na jeden dzień, załatwienia interesów i powrotu jeszcze tego samego dnia. Podobnie rzecz się ma oczywiście z biznesem brytyjskim, tak? Można wsiąść do samolotu o 9. Od 10 do 20, 22 we Wrocławiu, załatwić wszystkie interesy, zjeść dobry obiad i jeszcze obejrzeć starówkę o zbroku. No tak, bo Anglicy strasznie gotują. I zdążyć na lotnisko. Tak, póki funt mocno stoi, to mogą sobie tutaj rzeczywiście zaszaleć w McDonaldzie. Mówiliśmy o tym takim właśnie biznesowym wykorzystaniu i tak mi się skojarzyło, że była parę miesięcy temu taka informacja, że o ile pamiętam Ryanair chyba, nie wiem czy to nie kaczka dziennikarska, ale że chcieli uruchomić, żeby jeszcze bardziej obniżyć ceny połączenia z miejscami stojącymi w samolotach. To prawda jest, czy to jakiś wymysł? Nieważne co się mówi, ważne, że się mówi. Aha. Czyli tak jak w autobusie, że trzymam się w góry takiej rury. Do pracy. Tak, lecę do pracy, gazeta pod pachą.
to... Czyli nie ma takiej możliwości. Jakby obliczyć ilość razy, jakie nazwa Ryanair po tej informacji pojawiła się w mediach światowych, to myślę, że była to lepsza kampania niż najlepsze wydatki marketingowe, jakie Ryan mógł... A oni słyną z kontrowersyjnych kampanii. Tak, rzeczywiście. Tak sobie myślę jeszcze o jednej rzeczy, bo mówiliśmy o tych innych portach lotniczych w Polsce. Czy to jest tak, że właśnie prezesi tych portów lotniczych w Polsce, czy wy jesteście jedną drużyną i gracie do jednej bramki? Gracie do jednej bramki, czy to jest konkurencja? Absolutnie, gramy w jednej drużynie, lubimy się, kolegujemy się i nawet się przyjaźnimy. Tam, gdzie konkurujemy, tam konkurujemy, bo każdy jest prezesem spółki prawa handlowego i musi dbać o interesy tej spółki. Ale konkurencja polega na konkurencja... czym, że rozmawiacie z liniami lotniczymi, mówicie, będziemy latać do Katowic, a nie do Wrocławia? No, oferujemy, tworzymy jakąś ofertę funkcjonowania linii lotniczych na każdym lotnisku. Każdy ma jakiś na to patent, każdy z nas ma na to jakiś pomysł. I to się udaje, tak? Są lotniska, które funkcjonują lepiej, są takie, które mają lepsze, gorsze czasy. Jak w biznesie, to jest normalny biznes jak każdy. Natomiast oczywiście jest szereg spraw, które musimy podejmować wspólnie. To są kwestie kontaktów z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, z ministerstwami i tak dalej. Prawo lotnicze, no, wielka rzecz, jaka w tej chwili się dzieje, to są poprawki do zmiana ustawy prawo lotnicze, które może bardzo w znaczący sposób spowodować obniżenie rentowności lotnisk w związku z ewentualnym przeniesieniem kosztów funkcjonowania kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Aha. Dzisiaj jest to koszt ponoszony przez państwo, bo jest to bezpieczeństwo państwa. Są próby przeniesienia tego na porty lotnicze i my jakby tu tworzymy jeden wspólny punkt oporu, staramy się, aby do tego nie doszło. Ja zapytałem o to nie bez powodu, dlatego że jakiś czas temu pojawił się taki pomysł ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tam była mowa o zespole pracy państwowej, który jeden z pomysłów swoich sformułował w ten sposób, że celem PiS-u, jeżeli dojdzie do władzy, będzie stworzenie w Polsce takiego portu lotniczego, który byłby w stanie być takim europejskim dużym portem lotniczym. Czy to jest z pana punktu widzenia, czy to jest realne, czy tutaj Niemcy mają tak mocne pozycje, że właściwie nie ma szans w takiej walce? Tak, mówimy o porcie, tak zwanym porcie centralnym. Ja mam nadzieję, że to jest nierealne, ponieważ plany rozwojowe lotnisk regionalnych, takich jak Wrocław, mogłyby w takiej sytuacji sprowadzić się do roli, nie powiem po angielsku, feedera, tak? Czyli portu, który by dostarczał pasażerów temu właśnie portowi centralnemu. Aha, czyli to by było tak, że ten port centralny rozdysponowuje ruch, a tamci tylko mniejsi dostarczają? Na pewno nie leży to w interesie naszego lotniska, ani w interesie innych lotnisk regionalnych. Chyba że prognozy ruchu w Polsce byłyby takie, że lotniska regionalne, krótko mówiąc, nie uniosłyby tego ruchu w przyszłości. Dlatego tym bardziej apelujemy do tych ludzi, którzy nie latają, latajcie tutaj z Wrocławia, tak? Natomiast, oczywiście tak, natomiast moja ocena sytuacji jest taka, że po uruchomieniu dwóch portów lotniczych wokół Warszawy buduje się lotnisko w Modlinie, będzie się, mam nadzieję, budowało lotnisko w Sochaczewie. Zapas mocy, jaki miałyby te trzy porty warszawskie i około warszawskie, wystarczyłby do pełnienia tej roli lotniska, powiedzmy głównego lotniska centralnego przez Okęcie. Natomiast porty regionalne mogłyby rozwijać się w swoim dobrym, dynamicznym tempie i uważam, że temu procesowi na dzisiaj nie wolno przeszkadzać. Jeśli chodzi o tą konferencję, o której pan wspomniał, zdaje się, PiS-u, pojawił się tam pewien lapsus, ponieważ jeśli dobrze przeczytałem, to eksperci napisali, że to lotnisko centralne mogłoby mieć nazwę swojego patrona imienia Mikołaja Kopernika. No, Wrocław. Śmiesznie trochę, ale ta nazwa już jest zagospodarowana. Może po prostu nie zrozumieliśmy. Oni tutaj chcą to lotnisko centralne. Nie, to jesteśmy za. Jesteśmy za, zdecydowanie jesteśmy za. I tego właśnie życzymy portowi lotniczemu we Wrocławiu na ręce pana prezesa Dariusza Kusia. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. No i pozostaje nam jeszcze taki przyjemny obowiązek. Tak? Pożegnać się? Nie tylko. Życzyć wesołych świąt. No tak, bo za tydzień jest Wigilia, o ile mój kalendarz się nie myli. My nie pracujemy w Wigilię? Pracujemy, ale przy stołach walczymy z karpiem.
W takim razie chcieliśmy życzyć wszystkim słuchaczom Radia Wrocław naprawdę zdrowych, spokojnych świąt. Oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej, bo za dwa tygodnie sylwester i też nie przyjdziemy do pracy. No, ja może przyjdę. Okej. Dziękujemy bardzo. Paweł Tkaczyk. Marek Jankowski. Dobranoc.